Poszedł wyraźnie, jak Skydy ominął. Teraz idzie odważnie. No i to było tyle. Zahaczyło gałąź. Pierwszy kret tego drona. Witam was bardzo serdecznie. Trochę razi słońce, jest już nisko, ale jest okej. Dzisiaj jest fajna pogoda i fajne warunki do tego, żeby zrobić parę testów. Mam ze sobą Mavica R1 i Mavica R2. Spróbujemy, rozpisałem sobie taki mały harmonogram, spróbujemy je poddać kilku takim prostym testom użytkowym. Zobaczymy, jak one się sprawują. Traktujcie to bardziej z przymrożeniem oka jako rozrywkę, a nie jako testy naukowe. Życzyłbym sobie, że miał jeszcze 2 Pro, ale niestety nie mam, więc będzie dzisiaj porównanie Mavików R. Do dzieła! No i to było tyle. Zahaczyło gałąź. Pierwszy kret tego drona. Nic się nie stało, na szczęście było bardzo miękko. Gimbal cały, nie? Tak, wszystko gra. Lecieliśmy w trybie normalnym, to nie był tryb sportowy, normalny. Pierwszy kret Mavica zaliczony, tadam! Dobra, słuchajcie, mamy kolejną próbę, jeżeli chodzi o pas. Chciałem dzisiaj sprawdzić i potwierdzić to, co było wczoraj. Znalazłem trochę lepszy las do tego celu, dlatego że tutaj nie ma takich niewidocznych gałązek i tutaj będziemy mieli pewność, że coś działa albo nie. Wystartujemy najpierw Maviciem R, a później Maviciem R2. Do dzieła! Thank you.
22 metry. 22 metry i zatrzymał się przed drzewem. Był włączony tryb position, czyli normalny. Nie było tutaj żadnych innych okoliczności. Zwykły tryb position. Na full trzymam, tryb normalny. Patrzymy, jak on się zachowuje. Unosi się. Od razu się podniósł na jakieś 1,5-2 metry nawet. Lecimy do przodu. Cały czas drążek na full. Teraz się obniżył gwałtownie. Szuka miejsca, podobnie jak Skydio. Coraz więcej drzew. Ok. Dobra, jeszcze z 5 metrów, dobrze, i teraz zrobimy tak, że zawrócimy w naszą stronę, czyli polecimy sobie tak, świetnie, i go, w takim razie do nas. Te grube pnie drzew on ogarnia dość ładnie, gorzej jest z gałęziami. Jeżeli chodzi o kształtowanie terenu, też sobie radzi, podnosi się dość ładnie. Widziałem tutaj, że był też taki przypadek, że on obniżał się. Jesteśmy już 22 metry od nas. Pięknie leci w naszą stronę. Tak, teraz nas widać. Bardzo dobrze. Świetnie. Orzeł wylądował. Słuchajcie, więc tak, trzeba oddać się sprawiedliwość, bo naprawdę wygląda to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o apas. Jeżeli tylko nie mamy bardzo cieniutkich gałązek pojedynczych, to radzi sobie w porządku. Na 4 próby zaliczył 1 glebę wczoraj, dzisiaj było dużo lepiej, więc apas na 5. Pozdrawiam i następne testy będą w kolejnych, bo zrobiłem ich już chyba z 6. Między innymi był to test w trybie sportowym, test udźwigu, mocny wiatr i tak dalej. Pozdrowienia i do zobaczenia już na live'ach, na latających kawkach. Cześć, pa! Pierwszy kret tego...